Ten miesiąc należał do nich. Powoli kończy się październik, który jest dedykowany naszym czworonożnym przyjaciołom. Z tej okazji wybraliśmy się z kamerą do Tczewskiego Azylu dla Zwierząt, by sprawdzić, czego na miejscu potrzeba przed zbliżającą się zimą. Potrzeby są jak co roku. Sucha karma, mokra karma dla piesków i dla kotków, koce, ręczniki. W tym roku dziękujemy za kołdry, ponieważ są nagminnie niszczone i rozrywane przez psy i nie spełniają swojego zadania, więc koce, ręczniki, spanka dla piesków, słoma, którą wyścielane są budy, wymieniana jest co jakiś czas, więc dużo jej potrzeba. No i makaron i świeże mięso, ponieważ gotujemy codziennie psom ciepłą strawę, jest to makaron z mięsem. Obecnie w tczewskim schronisku znajduje się około 100 psów. W rekordowych latach zdarzało się, że nawet grubo ponad 160 zwierzaków czekało na nowy dom. Oh,